Kolejny gość w naszym mobilnym studiu Comparik 24 TV tutaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Forum trwa w tym momencie, Forum Finansów i Inwestycji. W studiu gość dr Markus Knopf, CEO IBT International Brands Trading SA. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie Markusie, no cóż, IBT International Brands Trading, nazwa ciężka do wymówienia, nazwa długa. Czym jest IBT? Czym jest IBT? Więc tak, IBT to jest firma, która się zajmuje importem i dystrybucją słodyczy, słonych przekąsek oraz napoi z zagranicy. Przede wszystkim koncentrujemy się na rynkach USA i Azja i robimy to już od dobrych kilku lat, dokładnie rzecz biorąc od 4-5 lat. Te produkty spływają do nas kontenerami do Europy i przez nasz magazyn w Polsce są etykietowane, oklejane i dystrybuowany na polskim rynku. Sprzedajemy te produkty m.in. właśnie do dużych potentatów na polskim rynku, sieciówki, ale tak samo do sklepów B2B, internetowych i innych sklepów lokalnych. No cóż, przemysł, branża słodka, a jak to wygląda finansowo? Czy import chociażby japońskich KitKatów opłaca się? Jak najbardziej. Biorąc pod uwagę, jaki jest generalnie popyt na słodycze na polskim rynku, tylko patrząc na polski rynek, mamy rynek, ma wielkość mniej więcej 14 miliardów złotych, z tego 1/4 są importowane produkty. Więc biorąc pod uwagę, że nasza grupa firmowa, ponieważ firma jest nie tylko polską spółką, tylko mamy też są jeszcze niemiecką spółkę, jeszcze jedną spółkę w Malezji, nasza cała grupa zrobiła w zeszłym roku około 20 milionów złotych obrotu. Widać, że to jednak jakieś zyski i powiedzmy efekty przynosi. Rzeczywiście, nie tylko Polska, ale także Niemcy i Malezja, który z tych krajów przoduje w dostarczaniu IBT kolejnych złotówek? Jeżeli chodzi o to, wiodąca spółka w naszej grupie jest definitywnie polska spółka. Zaczęliśmy tam jako pierwsze. Mamy tam też jakby sentyment do biznesu, chcemy tam właśnie rozwijać dalej naszą działalność. Na drugim miejscu wtedy Niemcy, a Malezja też powstała dopiero 2-3 lata później. Jesteśmy na Forum Finansów i Inwestycji, na PGE Narodowym. Słodko za sprawą IBT International Brands Trading, ale podejrzewam, że to nie był jedyny powód, dla którego tutaj Państwo zawitali. Dokładnie. De facto chodzi o to, że nasza firma wystartowała z emisją naszej spółki akcyjnej, naszej polskiej spółki, 2 dni temu. Robimy to przez platformę crowdfundingową BizFund. I właśnie dlatego się tutaj z nimi razem wystawiamy na wspólnym stoisku. Pomówmy więc o zbiórce, która właśnie się rozpoczęła. Ile akcji jest oferowanych? Po jakiej cenie? Tak, oferujemy około 144 tysiące akcji po cenie 25 zł, co w sumie daje 3,6 milionów złotych. Przy wycenie naszej spółki około 18,5 miliona. To oznacza, że oddajemy 19% akcji naszej spółki w zamian na dodatkowy kapitał obrotowy. Skąd taka duża liczba? Skąd aż 20%? Chcieliśmy zrobić ofertę, która jest fair. No, nasza spółka już istnieje chwilę. Sprawdzaliśmy to, mieliśmy oczywiście też konsultacje z naszym doradcą finansowym pod tym kątem i stwierdziliśmy, że to jest liczba, która reprezentuje w godny sposób naszą działalność, co osiągnęliśmy dotychczas. Panie Markusie, no cóż, spółka czy zbiórka dopiero się rozpoczęła. Ile dni na całą zbiórkę przeznaczono, czy pomyślano? Więc tak, pierwsza faza zbiórki kończy się za miesiąc, więc 9 lutego. Zaczęliśmy już całkiem dobrze. Widzimy też, że nasza kampania, którą prowadzimy głównie na Facebooku i oczywiście przez tą platformę BizFund, już bardzo dobrze rozwija i cieszymy się na jakby dalsze teraz rezultaty. A jeżeli jesteśmy przy dalszych rezultatach, to też chciałbym się zapytać o dalsze plany spółki. Na co przeznaczycie zebrane w trakcie kampanii crowdfundingowe środki i czego możemy spodziewać się po spółce w kolejnych miesiącach? Bardzo dobre pytanie. Więc generalnie co naszym głównym wyzwaniem pod kątem naszej działalności jest płynność. My jak kupujemy towar za granicę, musimy wszędzie płacić z góry za ten towar.
towar płynie wtedy kontenerami do Europy, wtedy leży na chwilę u nas na magazynie, zanim zostaje sprzedany do klienta końcowego. Jeżeli to jest na przykład sieciówka, mamy tam jeszcze długie terminy płatności, co pokazuje, że na dzień dobry nasz kapitał jest umrożony na 4 miesiące minimum. Przy obrotach, które mamy dotychczas, to nas po prostu zmusza ściągnąć jeszcze więcej kapitału, żeby właśnie inwestować w towar. Więc wracając do Pana pytania, 2/3, bym powiedział mniej więcej, tej inwestycji, przy tej zbiórki przewidujemy na inwestycje właśnie w dodatkowy towar, żeby dalej nasza działalność mogła tak szybko rosnąć, jak rośnie dotychczas. Dodatkowo chcemy zainwestować jeszcze w kilka pracowników, przede wszystkim handlowców, żeby jeszcze lepiej rozprowadzać nasze produkty na rynku. IT zawsze jest jeszcze do, no zawsze może być lepiej, że tak powiem. Tu jest też potencjał. Tak samo jak marketing. To oczywiście też jest bardzo kluczowy temat dla nas, ponieważ na niektóre brandy i produkty my też jesteśmy, mamy włączną dystrybucję i mamy obowiązek rozpowadać i robić jaką brand awareness, rozpoznawalność tych produktów na polskim rynku, więc no, to też musimy oczywiście przeznaczyć pewną kwotę. No cóż, im więcej rozmawiamy o tych słodyczach, tym bardziej się słodko robi, ale jeszcze na sam koniec ta przysłowiowa łyżka dziegciu. Co z obecnymi, co z przyszłymi akcjonariuszami? Czy spółka posiada już plany wejścia na rynek regulowany? To jest bardzo dobre pytanie. Tutaj jeszcze się chwilkę chcemy wstrzymać. Nasz plan był teraz tak. Chcieliśmy się nawet pokazać rynkowi i zobaczyć, jak rynek zareaguje na naszą ofertę. Z tego, co widzę dotychczas, reakcja jest bardzo pozytywna i dobra. Na pewno rozważamy też iść ten następny krok. Najpierw chcemy zakończyć teraz emisję sukcesem, a potem będziemy na pewno, biorąc też pod uwagę, że będziemy mieć dużo nowych akcjonariuszów, skalować naszą działalność właśnie w tym kierunku, który Pan właśnie opisał, więc na pewno nie zamykamy się na ten krok. Niech to będzie podsumowanie naszej rozmowy. Dr Markus Knopf, CEO IBT International Brands Trading SA, był gościem naszego mobilnego studia Comparik 24 TV tutaj na Forum Finansów i Inwestycji na Stadionie Narodowym w Warszawie. Panie Markusie, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za rozmowę. Państwu dziękuję natomiast za uwagę. Dziękuję i bardzo. Zapraszam już na kolejne rozmowy.